Wyobraźcie sobie, że mają zakupy muzyczne, czy to w internecie, czy w realu. Macie sobie całą listę swoich płyt. Te, które macie, które pożyczyliście, te, które byście chcieli mieć. Danych gatunków muzycznych, artystów, jakie dyskografie na półce już leżą, jakie wymagają uzupełnienia. Czy jest takie miejsce w internecie? Jest. Ja Wam dzisiaj je pokażę. Miejsce, o którym mówię. Przedstawił mi mój kolega jakiś czas temu i używam go do dzisiaj. Te osoby, które wpadają na moje live, y, przypominam, od niedzieli do czwartku o godzinie 20, czasem zdarzają się małe przerwy. Doskonale wiedzą, co to za miejsce. Link do tego, że właśnie magicznego miejsca macie w opisie, tym, jak i na live'ach. Miejsce to nazywa się Discox. Jest amerykański portal założony w roku 2000, czyli ma 18 lat. W tym momencie jest darmowy, wymaga tylko rejestracji i działa na zasadzie takiej zmodyfikowanej powiedzmy wikipedii. Raczej nie jest to na silniku wiki, to jest na osobnym silniku, który był już kilkukrotnie przerabiany, ale jest dosyć prosty w obsłudze. Jak nazwa wskazuje, wpisuje się tam swoje dyski, czyli dyskografie, czyli płyty moi drodzy. Jakie płyty? Jakie tylko macie. Albumy, single, maxi-single, blend-tape'y, Mixtape, wydania specjalne, wydania rocznicowe, koncerty DVD, a także wszystkie te audio rzeczy w wersji oczywiście winylowej w różnych rozmiarach. To nie ma znaczenia. Cała wasza muzyczna kolekcja. Może znaleźć się na Discox. Jakie są zalety posiadania w ogóle takiego spisu? Przede wszystkim mówmy się, że macie 20 płyt, jesteście w stanie to spamiętać. że macie płyt 50, nadal jesteście w stanie to spamiętać. Ja natomiast na ten moment posiadam ponad 430 płyt, a i tak moja kolekcja Discox nie jest jeszcze do końca uzupełniona. I doskonale zdajecie sobie sprawę, że przy takiej ilości płyt, mimo. Jakiejś tam pamięci, która jest w mojej głowie, jestem w stanie się czasem y, pomylić i już kilkukrotnie zaliczyłem taką wpadkę w swoim życiu, że kupiłem sobie podwójnie album jakiegoś artysty, bo na przykład kiedyś myślałem, że nie mam drugiego albumu WWO, a zacząłem w jakimś sklepie mówię, kurde jest na promocji, to biorę, przychodzę do domu, surprise, surprise, obydwa te albumy mam, w sensie mam podwójnie, e, więc taka lista jest super e, i mimo, że portal Discogs jest łopatologicznie prosty, jeżeli na niego wejdziecie, na przykład w internecie, w komputerze, to ma wiele opcji modyfikacji swoich list. Czyli możecie zrobić listy na przykład z muzyką polską i zagraniczną. Potem podzielić tą muzykę zagraniczną na poszczególne kraje. Um, może lata wydania, może samych artystów Żebyście wiedzieli, jakie dyskografie potrzebujecie sobie wypełnić No właśnie, dyskografia, czyli zbiór wszystkich albumów mm, Oczywiście każdy z nas, jeżeli lubi jakiegoś rapera, ma część jego dyskografii Bardzo ciężko jest ją skompletować w całości Doskonale sobie o tym wiecie, bo są jakieś super okazyjne, rocznicowe wydawnictwa Też limitowane wydania i tak dalej No i to możecie zrobić tak zwane want listy Czyli to, co chcecie lub też potrzebujecie sobie kupić do pełni tak zwanego szczęścia czy dodawanie płyt tam jest trudne i mozolne? Mozolny może być sam proces wbijania płyt. Jeżeli na przykład zaczniecie w momencie takim jak ja, mając ich kilka, set na półce, no to mówmy się, albo robicie to na raz i po prostu oczy Wam wypadają, albo robicie to partiami. Ja uzupełniałem swoją kolekcję mieszkając w poprzednim mieszkaniu, potem była przeprowadzka, w międzyczasie cały czas dochodziły do mnie jakieś płyty. I teraz jeszcze mam jeszcze większy bałagan w płytach, bo oczywiście Discox, nie porządkuje Wam półki z płytami, czy tam regał, czy urywasz siet i naprawdę mam już spory chaos, więc polecam dodawać płytę na bieżąco. Już nawet w momencie zakupu w preorderze albumu, że wiecie, że już wysłaliście przelew i on do Was dojdzie prędzej czy później, wbijacie sobie to na listę, żeby czasem się nie zamotać i żeby już wiedzieć, co jest 5. Fajna też jest ta opcja w przypadku pożyczania płyt swoim kolegom, koleżankom. Osobiście nie polecam, praktycznie nigdy nie pożyczyłem od kogoś płyty muzycznej i też swoich płyt nie pożyczam. Mniejszy problem mam z grami, do gier nie jestem jakoś tak super przywiązany, ale z płytami muzycznymi troszeczkę mocniej iż wydaje mi się, że nigdy w swoim życiu szlak nie trafił żadnej płyty mojej muzycznej, ale no dobry zwyczaj, nie pożyczaj. A jak pożyczasz, zrób listę i weryfikuj. No właśnie, też jeszcze mogę wspomnieć o tym, że Discogs yy, działa dużo lepiej niż podobne listy na yy, portalu Filmweb. Na Filmwebie, mimo że ten portal jest coraz bardziej zaawansowany, nadal jest dziwnie działający, Wiecie, tam są, można zaznaczać sobie odcinki seriali, filmów, które się widziało, dawać jakieś krótkie opisy, ale Discogs ma dużo, dużo więcej opcji. Może też wprowadzać notatki do płyt i ocenianie swoich płyt, czyli na przykład macie jakąś płytę, ale woziliście ją przez 5 lat w samochodzie i okładka wygląda tak, aby po niej coś przejechało, przedeptało, a potem ktoś wziął i ją pomyksem jeszcze wyszorował. Czyli na przykład oceniacie stan opakowania na jedynkę, a płytę na dwójkę, bo ma więcej rys niż rysy. Suchy, do jest suchy, no nie? Eee, I wtedy wiecie, że na przykład tą płytę owszem macie, ale jest zajechana jak Berlin po II wojnie światowej i potrzebujecie wymienić na nowy egzemplarz. No i właśnie, i co wtedy? Szukamy nowej płyty. Oczywiście się szukamy, ale drogo, OLX, wszelakie tam sklepy internetowe, Ceneo, ale też sam Discox ma swój wewnętrzny marketplace, czyli ryneczek z płytami. Um, tutaj mogę od razu przejść troszeczkę do wad, które zauważam na tym portalu. Pierwsza rzecz, która jest dla mnie nie jest wadą Wadą będzie dla osób, które słabo znają język angielski Portal jest zaledwie w kilku językach Bodajże to jest e, angielski na pewno To jest podstawowy język tego portalu Francuski, niemiecki, chiński i chyba hiszpański e, Także nie ma polskiej wersji portalu Może ktoś kiedyś weźmie i z z polszczy Ale to jak mówię, no, nie ma tam też aż tak dużo rzeczy do e, tłumaczenia Więc może dacie radę, jeżeli znacie jakiś angielski w stopniu podstawowym A raczej powinniście go znać Poza tym, nauczycie się trochę może słówek branżowych, branżowo-muzycznych, więc może to Wam da na plus. Druga rzecz, tak zwany marketplace. Możecie tam wystawiać i kupować płyty od ludzi z całego świata, ale niestety ceny są w walutach zagranicznych. Czyli na przykład, jeżeli wystawiacie płytę, musicie ją wystawić w euro. Coś niektóre wydaje, oho, oho, oh, będą pieniążki. No ale też umówmy się, nie, nie można wystawić polskiej płyty za 30 zł, za 30 euro, bo kto wam to kupi. E, trzeba dostosowywać te ceny, e, trzeba je przeliczać, żeby to miało jakikolwiek sens. I także jak na Allegro jest prowizja od sprzedaży, czyli ja ostatnio sprzedałem tam jakąś płytę za nie wiem, 8 euro, powiedzmy, ale już wpisując tą cenę 8 euro, wiedziałem, że 1 euro. Pójdzie na opłatę yy, prowizji, czyli powiedzmy, spodałem to płytę za 7 euro, bo też chciałem sprzedać za 7 euro, czyli to jest jakiś na ten moment 24 zł, coś takiego? Nie, 28 zł, nieważne. Moją zajmistą matematykę już przedstawiłem w materiale o paluchu i postaram się nie kompromitować już więcej, ale te obliczenia nadal są dobre, gdyby się nie widzieli tego odcinka, yy, bo robiłem je wcześniej na papierze. Ale wracając do Discogs, tak, bierzcie pod uwagę, że to jest po prostu prowizja. Na początku troszeczkę nie wierzyłem, że ktoś w ogóle będzie kupował te płyty ode mnie. Wystawiłem tam chyba ich z 50. Kilka moich i dużo mojego kolegi, które z leniwą bułą i nie chce mu się tego nigdzie pchać. A unikam Allegro, ponieważ jest tam niesamowita prowizja. W tej chwili sprzedałem ostatnią płytę na Allegro za 50 zł i zapłaciłem kurwa 14 zł prowizji. No nie. To nawet na diskok, jak sami widzicie, nie jest aż tak drogo, tak. No właśnie, moi drodzy, bo mówię wam, że możecie skorzystać z tej listy, będąc na zakupach, ale przecież nikt nie będzie zapierdziałał w sklepie z laptopem. Na telefony jest także edycja tej aplikacji yy, mobilna. Jest wersja aplikacji zarówno na iOS-a, jak i na Androida. Możecie mieć swoją listę płyt przy sobie i dosłownie w każdym miejscu na świecie i chwili danej sprawdzić, co macie. Też się to sprawdza na przykład przy dyskusji o jakichś tam płytach. Można komuś szybko zweryfikować, czy pierwsza płyta Werny to wyszła w 2007 roku, czy może w 2006, a może jeszcze wcześniej, i tak dalej, i tak dalej. I też ten marketplace pozwala wam się zorientować na cenach danej płyty. Bo na przykład powiedzmy, że chcecie się pozbyć części kolekcji, być może całej, czego Wam oczywiście nie życzę, i macie tak zwane perełki w swojej kolekcji, ale nie macie zielonego pojęcia, ile jest wart na przykład Single Ostrego 1980, wydany w limitowanym nakładzie. To jest warte 50 zł, 100, może 1000. Jako edycja limitowana, więc m, oczywiście możecie się posłużyć kilkoma źródłami, żeby ustalić cenę. No, oczywiście jest to rynek wtórny tego, ale Singla nie ma już dawno w sprzedaży, więc chodzicie na Ale Drogo, gdzie ceny są zawsze z kosmosu i zawyżone. Pozdrawiam wszystkich sprzedających Aisa i światło Miasta z 10 zł. Życzę Wam wszystkiego najlepszego w życiu. Wchodzicie na OLX, tam ceny są bardziej lub też mniej normalne, ale tak zwany, naprawdę rynek osób, kolekcjonerów płyt, skupia się właśnie na Discogs. Nie wiem czy są też inne portale grupujące płyty, bo innych nie wiem, nie słyszałem, możecie mi o tym napisać. Może też są jeszcze jakieś miejsca do fajnej weryfikacji czy to kolekcji, czy cen. No i na przykład macie już ten limitowany winyl czy tam silik i możecie tam sobie to sprawdzić, jaka jest średnia cen płyty, on nawet podaje wam jaka była średnia cen danego wydawnictwa z ostatnich kilku miesięcy. Czyli powiedzmy, jeżeli przez ostatni rok ludzie sprzedawali płytę Fide Eklektyka to on wam wyciągnie oczywiście na Discogs, on wam wyciągnie średnią ceny tych wszystkich wydań, powiedzmy jeden sprzedał za 200 zł, drugi za 130, no jakoś to uśredni i wam wypluje, jaka cena byłaby najbardziej sensowa za ten album, aby go w ogóle sprzedać, bo to też jest inny zupełnie temat, ale nie sztuką jest wystawić album za 2000 zł na portalu, sztuką jest go sprzedać, tak żeby na tym zarobić i żeby ktoś to jeszcze kupił, bo... Owszem, znam takich szalonych wariatów, którzy potrafią kupić jakąś płytę za 600 zł, ale to są szaloni wariaci. E, pozdrawiam kolegów. Dobrze. Co jeszcze mogę wam powiedzieć na ten temat tego portalu? Wbijanie płyt, bo o tym już mówiłem, że to jest do zrobienia. Jak się wbija albumy, bo to też jest istotne. Portal istnieje już 18 lat, baza jest całkiem spora. E, oczywiście możecie wbijać po artyście, po nazwie ale także po kodach kreskowych. Jeżeli to są y, tak zwane wydania legalne, nie są to płyty podziemne, macie kody kreskowe, to Wam ułatwia życie, bo też umówmy się, w Polsce y, płyty wychodzą w kilku raptem wydaniach. Powiedzmy wyżyt album Weny Wyższe Dobro w 2007 roku, tak się posługuje Weną, bo ostatnio z nim wywiad robiłem. Potem wyszła reedycja w roku 2009 i wyszła reedycja w roku 2013. Mamy trzy wersje płyty Weny. Mam płytę Eminem a the Eminem Show, jak już kiedyś mówiłem, to jest pierwsze Album zagraniczny i zarazem rapowy, w ogóle, jaki kiedykolwiek miałem w swojej kolekcji. Jego wydań na całym świecie było kilkadziesiąt, o ile nie kilkaset. Jest to krążek wydawany od 16 lat na pięciu kontynentach w różnych edycjach, więc wpisanie go po kodzie kreskowym powoduje to, że dokładnie to europejskie wydanie, tłoczone gdzieś tam w Europie Zachodniej na rynek polski, dystrybuowane przez polskiego dystrybutora ląduje w mojej kolekcji, tak? A może jeżeli kupiłem tą płytę na rynku wtórnym, bo część kolekcji Eminem'a, tak mam kupioną, ma y, wydania zagraniczne. Bodajże kupowałem je we Francji w jakichś tam sklepach z płytami, gdzie zaprowadziła mnie moja siostra, więc doskonale wiecie, można sobie naprawdę precyzyjnie ustawić y, listę płyt, które się ma. Y, jedyny też mankament, który zauważam tego portalu, oprócz tego jakby języka angielskiego, to dla niektórych i tych cen w euro, y, to to, że artyści, którzy mają różne pseudonimy na przestrzeni lat, są dosyć rozsiani po tym portalu i jeżeli ktoś tego nie wziął do kupy Cuzamen, może tam być niezły bałagan. Podam przykład. Borikson. Kiedyś miał ksywę Rekin, potem Borikson, ale też miał w międzyczasie Borygo, potem to skrócił do Berix. Wiecie, każdy mówi na niego inaczej, ale to jest cały czas sam artysta i to musi być jakby opisane dokładnie tam, wyedytowane w portalu, aby on ściągał wszystkie jego rzeczy w jedno miejsce. Rozgadałem się strasznie. Kolejny plus tego portalu, który zauważam, powiedzmy słuchacie płyty swojego ulubionego rapera i słyszycie w refrenie głos jakiejś dziewczyny, która świetnie śpiewa i chcielibyście sprawdzić, kurczę, czy ona coś jeszcze więcej wydała. Może gdzieś też położyła zajebisty refren, a może wydała całą płytę, a może wydała płytę zespołem, a może nagrywa od 10 lat i wydała już 12 swoich płyt. Nie wiecie tego? Może Wikipedia wam w tym nie pomoże, bo ona też jest uzupełniona przez użytkowników. Wchodzicie na Discogs. Wchodzicie w ten album, w tracklistę, klikacie w gościnny udział tej dziewczyny, jeżeli oczywiście jest tam opisana, zaznaczona, tej wokalistki. Nagle BUM! Wszystko widzicie, co nagrała. Oczywiście widzicie tyle, ile uzupełnili użytkownicy, ale jak już mówiłem, baza jest całkiem konkretnie rozbudowana. Podobnie jest z raperami. Macie jego ulubioną płytę, jakiegoś tam i gościnnie na zwrotce jest jakiś tam raper, zespół, ktokolwiek. I kurde, spodobam się, więc wchodzicie na Discogs. Ponownie wchodzicie w tą płytę, klikacie na przykład, nie wiem, w feed tak zwany, to tam jest na feedzie i wszystko wiecie, możecie sprawdzać dalej. Prowadzi tak zwany digging. No proszę, to też waszą wiedzę, nie da się tego ukryć. No i tak jakby słowem końcowym, podstawą portalu Discogs jest działalność użytkowników. To jest wiedza, to jest piąty element hip-hopu, już bez śmieszkowania, bo niektórzy mówią, że piąty element hip-hopu to obsuwa, narkotyki, hajs albo dupy, a już tak poważnie, piąty element hip-hopu to wiedza. Ten portal pozwala właśnie dzielić się swoją wiedzą, Um, bardzo często dostaję powiadomienia na skrzynkę w Discogs. Tam jest taka wewnętrzna skrzynka do handlowania, um, do rozmawiania, ale też o zmianach w płyt. Naprawdę ludzie cały czas edytują te płyty, dają lepszej jakości okładki, poprawiają te jak listy, uzupełniają, dodają długości utworów. Naprawdę tam jest totalna baza i mam nadzieję, że ten portal nigdy nie zginie, bo jest bardzo, bardzo, bardzo pomocny. To był taki krótki odcinek. Bodajże będzie w ramach słowniczka muzycznego, no bo gdzieżby to inaczej pasowało. Widzimy się w przyszłych materiałach. Na razie.